Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 2. Idziemy do króla Henselta, bo on coś, o czym chciał no, z nami porozmawiać. Musimy przecież zdjąć klątwę z pola bitwy. Ogarnij się, żołnierzu! Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. Król Redanii, Radowid V, syn Wizimira, dziedzic... Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica... Nie jest prawdą, jakoby Foltes nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Królowa Adda, córka króla Foltesta, żona Radowida... Adda? Wszyscy wiedzą, że to dziecko Foltesta i jego siostry. Poza tym, o ile dobrze pamiętam, to ciąży na niej jakaś klątwa. Mam rację, Wiedźminie? To prawda, córka Foltesta była strzygą, ale udało mi się zdjąć klątwę. Inaczej Radowid nie wziąłby jej za żonę. Wydaje mi się, że zdejmowałeś tę klątwę dwa razy. Klątwa została zdjęta, Wasza Wysokość. Chciałbym w to wierzyć. Adda może znowu zasmakować w ludzkim mięsie. Przekaż królowi Radowidowi, że nie będę honorował tytułem królewskim potwora, jeżeli Redania nie chce... Co tam się do cholery dzieje? Straże! Wiedźmin z medalionem żmi węża na klacie. I jest i drugi. Czyżby to ci dwaj Wiedźmini, którzy są na posyłki u Leto? Kurde, może być ciężko. Może być ciężko. Może być ciężko. No chodźcie, chodźcie. Ty kurna tutaj będziesz mi... No. Panie Wiedźminie, jest pan... Oho, ho, 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 ho. Ja się tak łatwo zrobić nie dam. Jeden. Zabójca. Parszywe gnoje! O ty, wy ty, kurna w pyty. Ja wam dam. A może tak by mi ktoś pomógł? Deathmold? Nie. Jednak nie. Nie ma lepszego Wiedźmina ode mnie. Gnoje. Co to za jedni? Chcieli mnie zabić. Mnie! Głupcy! Wiedźminie, musimy porozmawiać. Deathmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem, choć tak o mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, Detan Carville. Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co Wasza Wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wychędożyć tego trupa, zrób to. Ależ panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca... W dupie to mam, do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę.
Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać. I tak ciągle. Jestem królem, a ta boczy się i dąsa, jakby jej byle pachołek łapę pod kieskę wsadzał. Spalił nas dość jak Sabrinę. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. I nowy poziom. Dobra. Pomóż Detmoldowi w nekromantycznym rytuale. Gdzie on jest? Symbol wiary. Różną sprawę królobójców wróci do Henselta po medalion. A czy tutaj nie zostało coś po tych Wiedźminach? Chyba nie. Dobra. I gdzie mi chcecie powiedzieć, że Detmold jest? Okej, okay, już wiem. Schował się w jakimś namiocie? Tak. Myślałem, że gdzieś w jakimś innym, trochę bardziej magicznym miejscu będziemy odprowadzić nekromantyczny rytuał. Ciekawe, czy ten nieboszczyk coś powie. Geralcie z Rivii? Gotowy na wycieczkę swojego życia? Ale jak? Muszę jeszcze coś zrobić. Napij się wódki, wychędosz dziewkę. Zrób coś, by się odprężyć. A, okej, okay, no dobra, spoko. To zapiszę stan gry, może być? Teraz się odprężyłem. Rytuał. Beze mnie sobie nie poradzisz? Błękitny sen Hanmarwyna uśmierciłby zwykłego człowieka, no ale ty jesteś mutantem. Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Cała ta nekromancja mi śmierdzi. Co zamierzasz zrobić? Błękitny sen Hanmarwyna to zaklęcie, które pozwoli ci przeżyć wspomnienia nieboszczyka. Będziesz widział, czuł i smakował to, czego zabójca zaznał za życia. Nie przejmuj się, dla ciebie jako mutanta to zupełnie niegroźna operacja. Zażyłeś mikstury wzmacniające? Bo wyglądasz normalnie. Głupio by było, gdybyś się przekręcił. Jeszcze nie. Muszę się przygotować. Krakwa powinna wystarczyć. Dobra, to już słyszałem. Krakwa, tak? Krakwa. A skąd ja się wezmę krakwę? J. Symbol wiary. Krakwa, tak? Inwentory. Trofeum zumbiora, miecz dowódcy, klucz do katakumb. Krakwa. Wiedźmiński miecz srebrny. Ej, ale ja nie mam żadnej krakwy. Skąd ja mam niby wziąć krakwę? Chyba, że to jest ten sprzedawca tych całych eliksirów. Gdzie on się może podziewać? Pohandlujmy. Ty masz jakąś krakwę? Gawron, gromia, skółka, krakwa. Jest. Wigor minus 1, żywotność. Sól. Nie, sol. Dobra, musiałem wziąć krakwę. I teraz tak, wypada. Aha, jeszcze coś co ma, co posiada sol. Zawiera kalceum. Jeszcze raz, jaki ja to miałem ten schemat na krakwę? Substancje wymagane. Mam 20 na 1, 7. Sol. Takie żółte z kreską. O. Liście wilczego aloesu. Chcecie mi powiedzieć, że to kosztuje tyle hajsu? O Boże. Nie ma czegoś tańszego, co to zawiera? Chyba, że on ma do sprzedania to. Ja bym się znerwił, jak kupiłem, a on ma do sprzedania. Nie, chyba nie ma. Dobra, składniki alchemiczne. Jeszcze raz sobie przejrzę może od góry. Nie, ewidentnie tylko to po liście wilczego aloesu posiadają sol. Tylko jedno potrzebuję w takim razie. Tak, mam wszystko. Niech no tutaj przejedzie. Wymagane substancje i jest wszystko. Dobra. Meditate. Alchemia.
Receptura na krakwę. Stwórz. Enter. Dobra, i teraz sobie wypij tą krakwę. Tu, pyk. Wigor mi się zmniejszył o jeden pewnie. Tak, zmniejszył mi się. Miałem na 5 poziomie, mam teraz na 4. Rytuał, już jestem. Jestem gotów. Doskonale. Błękitny sen to nie przelewki, ale nawet on pozwoli ci zobaczyć jedynie niedawną przeszłość zabójcy. Oby było warto. Zwracaj uwagę na każdy szczegół, na miejsca, imiona, na wszystko. Jasne. Zatem do dzieła. Wekinerzan Darat! Przez tę mgłę o mało sam się nie zgubiłem. Spójrz na to z drugiej strony. Teraz nikt nas tu nie znajdzie. Chyba że Henselt zaatakuje Vergen pomimo mgły. Henselt nikogo już nie zaatakuje. Zawsze byłeś optymistą, Meg. Jak on powiedział? Co? Że co? Jestem trochę lepszy od ciebie. Ty już tutaj nie tańcz. Biegnij dalej. Dual wielding. Dlaczego mój wiedźmin nie potrafi posługiwać się dwoma sztyletami, czy tam mieczami? No idź, nie ma czasu do stracenia. Jeszcze więcej harpi, chodźcie. A nie, to są te ulepszone skubańce. A ja nie mogę tu rzucać znaków. Nie mam znaków tutaj, czyli co, oni nie są wiedźminami, albo nie są do końca wiedźminami? Sam muszę wszystko robić. Boże, gdzie jest tam ten gość? Zablokował się gdzieś przy skałach. Chodź. Prawo. A tutaj nic nie ma, na mapie przynajmniej tak wygląda, jakby to było. Zaraz, ja znam to miejsce. Byłem tutaj, tylko to było zamknięte. Jak zwiedzałem okolice obozu. Idziemy, tędy dojdziemy, kurde, aż jestem ciekaw. Jakaś idź kopalnia. Uwielbiam te pułapki. Wiem, ja też. Henselt zachowuje się, jakby chciał nam pomóc. Co masz na myśli? Widziałeś go. Uwielbia grać żołnierza, wszędzie go pełno, jest nieostrożny. Leto każe go zabić, jak tamtych. Wreszcie zacznie się coś dziać. Gnijemy w tych jaskiniach jak nietoperze. Wolę gnić jak nietoperz, niż dać się zarąbać królewskim żołdakom. Co jest, Egan? Strach cię obleciał? Słyszałem, że Detmold ani na krok nie odstępuje Henselta. Ponoć w obozie pojawił się też wiedźmin. On jest jeden, a nas trzech. Ale wiesz, kto to jest. Wiem, żeby go Franca wzięła. Nie zadręczaj się tym. Wiesz, czym się zadręczam? Driss Merigold. Jeśli wygada, że to Sheila zleciła nam sprzątnięcie Demavenda, sprawy wymkną się spod kontroli. Leto powinien ją zabić. Powinien. Ale najwyraźniej myśli już tylko o zabijaniu królów. Nieźle. Czegoś się dowiedzieliśmy. O, Leto! Jesteście wreszcie. Strzegą obozu jak cnoty królewny. Dowiedzieliście się czegoś? Biały Wilk przybył do obozu Kedweńczyków z Vernonem Roszem. Wygląda na to, że jest teraz chłopcem na posyłki Henselta. Wolałbym, żeby Henselt na posyłki wysyłał innych chłopców. Jak na razie kryje nas jego amnezja. Wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego jest taki groźny. Musimy być ostrożni. Zwłaszcza po zerwaniu z Jorvetem i jego bandą. Jest jeszcze coś. Sheila de Tancarville. No właśnie. Nasza czarodziejka gra dość ostro. Zrobiła swoje, już jej nie potrzebujemy. Nie zabijemy jej. Jeszcze nie. Sam wiesz najlepiej. Właśnie.
Teraz najważniejsze jest, żeby się pozbyć Henselta. Zaraz ruszacie. A ty? Ruszam do Lok Muin. Tam się wszystko zakończy. Jak będziecie ostrożni, niedługo znowu się spotkamy. Wychylimy dzban wina i będziemy się z tego śmiać? Kto wie? Koniec? Ja biorę palisadę. Spotkamy się przy wejściu do jaskiń. I słyszałem, że skitraliście część danin w jaskiniach pod obozem. Zaraz. Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli? Nie wiem, kto ci powiedział, ale dostaniesz swoją dolę, jeżeli nie będziesz za dużo gadał. Czyli gdzie ja mam niby iść? Stoi, psia twoja mać. Idę powiedzieć pozostałym. Mapa? Pam. Tutaj jest tak. Klot drewna. Dobra, czyli trzeba iść chyba w prawo. Pewnie nikt nie może nas... A, czyżby ktoś nas zauważył, czy jak? A nie, jednak nie. Obudź się. I jak? Mów, czego się dowiedziałeś? Znam ich... Mają kryjówkę w wąwozach. Ten drugi pewnie tam uciekł. Nasz nieboszczyk powinien mieć przy sobie klucz. Pamiętasz coś jeszcze? Sheila de Tankerville. Mówili, że pomogła im w zabójstwie. Sheila była tu, gdy leżałeś w transie. Powiedziała, że rusza śladem drugiego zabójcy. Pamiętasz coś jeszcze? Nie ma czasu do stracenia. Idę za nimi. Powodzenia, Geralt. Czyli jednak, udaj się do kryjówki królobójców. A czy ja mam już ze sobą ten klucz? Mam nadzieję, że tak. Czy coś tutaj jeszcze mam? Ojej. Nie, dobra. Bywaj. Chyba mam wszystko. Skóra, fura i komura, lecimy. Lecimy na Szczecin. Udaj się do kryjówki królobójców. Mapa. Kurde, to jest aż tak daleko. Okej, przez obóz niebieskich pasów musimy przejść. Mam nadzieję, że nikt nas nie będzie zatrzymywał. Nie! Do drzwi, Geralt. Boże. No, co to było? Czytywanie, kurczy, zesrane. Tutaj gdzieś był krąg, ale nie chce mi się po niego iść. Ale zaraz, tam też był krąg. Jak idziemy ty teraz w tą stronę. Czy mi się zdaje? Widocznie mi się zdaje. Dobra, czyli tak, przechodzimy przez obóz niebieskich pasów i tam wchodzimy gdzieś w góry. Bo ja tutaj już nie pamiętam, kurde, tego układu. Ale wiem, że pod tymi drzwiami byłem. I nie miałem klucza. Dobra, i tak, w prawo był dom siostrzyczek. To raczej w prawo nie, muszę iść chyba dalej. Tak. Chyba. Najwyżej się zabłądzę. Tędy szli? Na tym śnie. Tak, tędy. O, harpie. A to są te harpie, które ja zabiłem. Ha. Śmiesznie, czyli to jednak zostało, kurczę. A nie, no przecież zaraz. Jak my byliśmy w jego umyśle, to tutaj rzeczywiście coś się działo, tak? To była przeszłość. Jeżeli nikt tego nie zebrał, to jest tutaj cały czas. Kurde, to jest logiczne. To jest logiczne i dobrze. To mi się podoba. Cyk. Coś tu jeszcze jest. Jeszcze. A wiecie co? Jak ja bym poszedł tam. Tutaj jest jakiś zatopiony okręt. I ja bym chciał bardzo sprawdzić, czy to nie jest czasem ten okręt z rzeki tajemnic. Zapiszę sobie grę. Przepraszam, że was tak tutaj ciągnę. Ale chciałbym sprawdzić, czy to czasem nie jest ten okręt, o który mi chodzi z rzeki tajemnic. Mgła. No nie, chyba nie.
Dobra, w takim razie sobie wczytam, pozwolicie, bo nie wiem, gdzie teraz mam wrócić z tej mgły, a nie zawsze to jest tak prosto, że do tyłu. O. Pamiętam, że miałem starszy komputer, to te save zapisywało się i wczytywało się tak strasznie długo, jak miałem starszy komputer, a chciałem zagrać sobie właśnie Wiedźmina, a teraz tak w miarę szybko chodzi. Co medalion? Czyżby coś to się kryło w środku? Łóż ty w pytę, co to jest? O ty w cholerę, idź pan w pizdziet. Łohohohohohohoho. Gargulec. Albo mi się zdaje, albo to jest sprawka pani Shili. To jest chyba sprawka pani Shili. Bo to są istoty magiczne. Pułapki, pułapki, Boże. Kto postawił te pułapki tak słabo? Medalion drży. Kolejny gargulec. Nie dziwię się, że medalion drży. I teraz tak, mogę iść prosto. Tam coś może być. Dlatego sobie ty podejdę. Zaraz, tu jest jakieś kolejne wyjście. Drzwi zamknięte. Czyli jednak musimy najpierw odwiedzić obóz Wiedźminów. Pewnie ich tutaj już nie ma. Chodź! Chodź, chodź, brzydalu. Quen? Pyk, 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 dziada, pyk, dziada, pyk! No i się rozpadaj, frajerze. Dobra, coś z ciebie pewnie mogę wyciągnąć, co? Okej. Okay. Hello. Fuck, golem. Golem, golem, golem. W takim razie Quen jak najbardziej jest potrzebny. I w sumie z Quenem może zostaniemy. To są na bank, kurde, jakieś czarodziejskie sztuczki. Aha. Ale chyba nowa umiejętność, Dawid. Co Geralt? A, tam ktoś jest! Dobra, poczekajcie, tylko jeszcze sobie wezmę coś z tego, z golema. Co, kto tutaj jest? Serit. Shila wiedziała. Chce zniszczyć dowody. Jakie dowody? Nie chcieliśmy cię zostawić. O czym ty mówisz? Prawie się udało. Pomyśl tylko. Dziki Gon. Mogliśmy uwolnić świat od widma wojny. Września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady Vlyhed. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270, przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270, Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Kurczę, interesujące. Interesująca i to nawet bardzo. Zawsze mnie ekscytował, kurde, ten dziki Gon.
czymże on jest, dlaczego on jest tak powiązany z Geraltem. Mam nadzieję, że w trzeciej części się dowiemy, bo z tego co pamiętam w drugiej już raczej nie bardzo. Czy coś to jeszcze jest do wzięcia? Wiem, że tam jeszcze... O! To o tych słupkach kiedyś mówiliście, że jakby się rozwodziło wszystkie, to byśmy dostali coś tam więcej. Dobra. Zapiski Serita, negocjator i schemat na pożogę. Buty z utwardzanej skóry. Sprawdźmy. Buty z utwardzanej skóry. Ja mam lepsze. Coś tam jeszcze było, Co ja wziąłem jeszcze? A, zapiski. Zapiski Serita. Aha, jeszcze ten, negocjator. O Jezu, mam lepszy. Notatki królobójcy Serita. Wydaje się inny, ale w rzeczywistości jest taki podobny. Przeszliśmy tę samą drogę. Mamy za sobą próby, szkolenie i tyle zabitych potworów, że przestaliśmy już liczyć. Również zabitych ludzi. Różnice tkwią w szczegółach. Gdy obserwuję, jak porusza się w walce, wydymam wargi i chcę się śmiać. Ale widzę, że jest tak samo skuteczny, jeśli nie skuteczniejszy. Jest jednak ta jedna najważniejsza różnica, której nie potrafię dobrze opisać. On ma cel, jest zaangażowany, nie błąka się po świecie, nie błąka się po świecie jak niesiony wiatrem. Wydaje mi się, że odczuwa emocje na poziomie nieosiągalnym dla mnie. Nie są to jednak uczucia typowo ludzkie. Patologia? Sądzę, że balansując na granicy, ale z tymi uczuciowości dużo energii wkłada w utrzymanie zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że dane mi będzie poznać go lepiej i uczyć się od niego. Tak zwyczajnie życia. Czyżby Serit podziwiał Geralta? Podziwiał Geralta za to, kim jest i za to, co robi, za to, co odczuwa. Miłe. Dobra, rzućmy okiem na nasze talenty, bo dostaliśmy poziom. Czy ja mam dalej iść w drzewko tutaj? Erden pozwala zastawić dwie pułapki. A co z żywotnością? Żywotność 50%. Dobra, zróbmy tak i pójdźmy sobie do żywotności. Porozmawiać z Deathmoldem. To muszę tam wrócić, kurczę. Czyn. Mapa. O Boże. Dobra, wyjdziemy stąd. Może coś nas spotka przed tym jakimś... Co to w ogóle jest? To jest jakaś jaskinia, jakiś kamieniołom, jakaś kurna świątynia. Nie wiadomo co, bo tu w sumie bramy są porobione. Ja rozumiem, jakby to jakieś drzwi nie było. Ale tutaj normalnie jest jakiś chyba kamieniołom, o coś ten deseń. Czy kopalnia ogólnie. O, sztyw pyta, ale się wystraszyłem. A mówiłem, że ktoś tak. O, fuck! Pozostawiał te pułapki w taki sposób, że łatwo je zauważyć. Tylko, że one nic nie robią, one tylko na sekundę praktycznie dają stuna. Ktoś na mnie czeka poza granicami? Nie. No i dobrze, w takim razie muszę wrócić do obozu. Ta droga będzie dość długa, więc tutaj sobie skończymy odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, do usłyszenia. Cześć. A nie, zaraz. Jeszcze nie. Kto to jest? Naprawdę? Naprawdę, bandyci! O Boże! Panowie! Panowie, czy naprawdę musicie? Życie wam niemiłe! Ej, ktoś tutaj do mnie strzela. O ty, Mendo! Dobra, teraz chyba mogę się z wami pożegnać. Nie wiem, co tutaj robią bandyci, czy oni chcą zginąć naprawdę, czy co. Ech. Dobra, na razie.